Nie w 103 odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Ta grupa to absolutna legenda polskiego rocka, zespół, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Przed nami kolejna pełna winylowa dyskografia z epoki, a bohaterem tego odcinka jest grupa Lady Punk. Początki zespołu Lady Punk sięgają roku 1981. Założycielami grupy byli Jan Borysewicz i autor tekstów Andrzej Mogielnicki. Gitarzysta Jan Borysewicz i Andrzej Mogielnicki. Oczywiście obydwoje wcześniej mieli w materii muzycznej doświadczenie, dlatego że Jan Borysewicz udzielał się w zespole Budka Suflera, zagrał na płycie Za ostatni grosz oraz był autorem jednego z wielkich przebojów Budki Suflera, śpiewanych przez Romualda Czystawa, Nie wierz nigdy kobiecie. Natomiast dwa lata później, rok później, w roku 82 zagrał jeszcze na drugiej płycie Izabeli Trojanowskiej Układy. Natomiast w roku 83, jak wspomniałem, utworzyli na dobre zespół Lady Punk. Pierwszy skład to perkusista Jarosław Szlagowski, który później przeszedł do oddziału zamkniętego, zespół oddział zamknięty, podobnie jak basista Paweł Mścisławski. No i oczywiście sztab grupy. Wokalista Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz na gitarze i gitarze solowej oraz śpiew, i na drugiej gitarze gitarzysta Edmund Stasiak. Moi drodzy, rok 83 to absolutny złoty okres dla Lady Punk. Tylko wtedy pisało się przeboje pokolenia, można powiedzieć. Dlatego, że debiutancki album grupy Lady Punk, który ukazał się w roku 1983, a wtedy wiadomo, że głównym takim przekaźnikiem, szczególnie jeżeli chodzi o muzykę zachodnią, była Radiowa Trójka, konkretnie lista przebojów programu trzeciego Marka Niedźwieckiego. Przepraszam, ale musiałem przerwać. Tak jak wspomniałem, wówczas głównym takim dostawcą, można by powiedzieć, muzyki zagranicznej była Radiowa Trójka. Natomiast oczywiście na liście przebojów Trójki znajdowały się przeważnie polskie klasyki. Debiutancki album grupy Lady Punk, który już pokazałem, to jest przykład na to, że to jest absolutny numer jeden. Dlatego, że lista przebojów Radiowej Trójki była głównym wykładnikiem popularności jak gdyby zespołów, to proszę sobie wyobrazić, że ten debiutancki album, zawierający w sumie 10 utworów, 7 z nich zaliczyło pierwsze miejsce na liście Radiowej Trójki. Dzisiaj nie do pomyślenia. Na debiutanckim albumie Lady Punk mamy właściwie 10 największych klasyków grupy, które można wymienić jednym tchem. Mniej niż zero, Kryzysowa Narzeczona, Fabryka Małp, Pokręciło mi się w głowie, Dudu, Zakłócenie Porządku, Zamki na Piasku, Wciąż bardziej obcy, Vademecum Scouta czy Moje Kilimandżaro. Tak się tworzą kultowe albumy. I w przypadku Lady Punk mogę powiedzieć od razu jedną rzecz. Mimo tego, że zespół oczywiście istnieje, nagrywają płyty, nigdy nie powtórzyli sukcesu debiutanckiej płyty. Płytę wydał Tone Press SXT26, to jej numer katalogowy. Oczywiście na kolejnych płytach Lady Punk znajdowały się kolejne przeboje. Dzięki temu zespół funkcjonował, koncertował, nagrywał płyty. Ale mówię, no jeżeli miałbym wybrać tylko jedną, to może wahałbym się między dwoma płytami Lady Punk, ale raczej stawiałbym na
debiut jako najlepsza płyta zespołu. W roku 1984 grupa Lady Punk wydaje swój drugi album zatytułowany Ohyda. No i tutaj już ciężko szukać wielkich przebojów, ale mamy w dwóch wersjach Zabij To i generalnie utwór, który z tej płyty najbardziej mi się podoba, to jest Tylko Rock and Roll. Piosenka, z którym szczególnie z tekstem się bardzo utożsamiam. Co rzadkie i co ciekawe w przypadku drugiej płyty, drugą płytę wydała firma Savitor, jest to, że wydanie jest kompletne. Na temat tego słynnego zdjęcia na okładce, Jan Borysewicz powiedział kiedyś, że tak mniej więcej wyglądały imprezy, tak wyglądały pokoje hotelowe, gdzie gościł zespół Lady Punk. Panowie podobnie się bawili jak oddział zamknięty, którzy również byli niezłymi rozrabiakami. Ale co jest ciekawe, że najrzadszą rzeczą jest ta wkładka z tekstami. Kopia zdjęcia oczywiście ze przedniej strony okładki i z tyłu teksty. Zwykła kartka, ale cieszy, bo wydanie kompletne. Wydanie Savitoru, numer katalogowy SVT 011. Płyta wydana w roku 1984. Natomiast w roku 1985 ukazała się anglojęzyczna wersja debiutu, płyta Drop Everything, który na polski rynek wydał Klub Płytowy Razem. Natomiast ja kiedyś miałem w ręce debiutancki album Lady Punk Drop Everything, wydany bodajże w Brazylii. Brazylijskie wydanie, tak, brazylijskie wydanie. Jest to spory rarytas. Natomiast rok 1986 był rokiem, który mógł zakończyć działalność zespołu. Chodzi mi o słynny wybryk Jana Borysewicza 1 czerwca 1986 roku na koncercie plenerowym, gdyż jak wiadomo, 1 czerwca to Dzień Dziecka. Jan Borysewicz w pewnym momencie na scenie zaczął się rozbierać. No i pokazał to, czego nie powinien pokazać, mimo tego, że oczywiście był to koncert dla dzieci, a wśród publiczności była córka Jana Borysewicza, która widziała ekscesy ze sceny swojego taty. No Jan Borysewicz, jak wiadomo, ściągnął spodnie i pokazał to, czego nie powinien pokazać, a później powiedział, że nic nie pamięta. W związku z całą aferą z Dniem Dziecka grupa praktycznie otarła się o rozpad, dlatego że oczywiście z miejsca otrzymali zakaz na promocję swoich utworów w radiu, w telewizji, szlaban na koncerty, wydawanie płyt, etc. Ale jednak w tym kryzysie grupa Lady Punk wydaje jakimś cudem trzeci album, który zatytułowano po prostu LP3, czyli Nigdy nie za wiele rock'n'rolla. No i tutaj z tej płyty też byłoby coś ciężko wybrać, ale może spróbujmy. Na pewno Made in Homo, na pewno Babylon Disco Night i na pewno O Lucia. Skład podstawowy, jakby na to nie patrzył, czyli stosunkowo trzy płyty, to jest 3 lata panowie w oryginalnym składzie ze sobą wytrzymali. Numer katalogowy tej płyty SX2286, klasyczny kremowy label polskich nagrań. Rok 1988 to był przeciekawy rok, dlatego że Lady Punk na dwóch longplayach wydali
ścieżkę dźwiękową do serialu animowanego o dwóch takich, co ukradli księżyc. O ile druga część, i to ciekawe, nie mam tej drugiej części, jest częściej spotykana, tak jedynka już niekoniecznie. I tu mamy jedynkę. Tu mamy jedynkę. I jest to, moi drodzy, fajnie wydana płyta. Tego, że jest to gatefold. Tu ewidentnie jest miejsce na drugą płytę. Nie wiedzieć, dlaczego nie wydali obydwóch części w jednym gatefoldzie. Natomiast na tej płycie ta ścieżka dźwiękowa będzie pamiętana z kolejnego wielkiego klasyka, z utworu Marchewkowe pole. I tę płytę, co ciekawe, wydała firma Pol Jazz. Proszę bardzo. I tak jak mówię, to jest pierwsza część tej ścieżki dźwiękowej, a całość będziemy pamiętać za mega przebój Marchewkowe pole. 88 rok to bardzo płodny rok, jeżeli chodzi o płyty zespołu Lady Punk, dlatego że już kilka miesięcy później ukazał się czwarty regularny album zespołu Lady Punk, Tacy Sami. Płyta, którą śmiało stawiam koło debiutu jako drugą z najlepszych. Oczywiście tutaj grupa Lady Punk nawiązała współpracę z rewelacyjnym autorem tekstów, nieżyjącym już dzisiaj, Jackiem Skubikowskim. No i w roku 88 wydają swój czwarty album Tacy Sami. A tutaj takie klasyki jak utwór tytułowy, czy Mała Wojna oraz To Co Mam, Giga Giganci, czy Zostawcie Tytanika. Warto wspomnieć, że oprócz Jacka Skubikowskiego autorem tekstów byli Zbigniew Hołdys i Grzegorz Ciechowski oraz Marek Dutkiewicz. Czterech najlepszych jak na tamte czasy, a szkoda, że chociaż szukam tutaj jeszcze jednego nazwiska, proszę bardzo, na tą płytę nie napisał ani jednego tekstu Andrzej Mogielnicki, bo byłby komplet. Komplet największych kompozytorów i tekściarzy na jednej płycie. Numer katalogowy SX2619, rok wydania 1988, klasyczna kremówka polskich nagrań. Proszę bardzo, First Press, nie ma żadnego problemu. I to nie jest koniec, jak na 88 rok, dlatego że w tym samym roku, pod koniec roku, bo to już była trzecia płyta wydana w 88 roku przez Lady Punk, a konkretnie jest to maxi single. W Polsce generalnie poza płytami tak zwanymi DJ Promo, jako pojedynczych artystów, to maxi single były chyba 2 czy 3. Na pewno był maxi single Marka Bilińskiego Porachunki z bliźniakami, na pewno był maxi single Papa Dance Nasz Disneyland i ten trzeci, który właśnie teraz pokażę. Gwiazdkowe Dzieci, grupa Lady Punk. Klub płytowy Razem, legendarny klub płytowy Razem postanowił wydać maxi singla, z którego całkowity dochód ze sprzedaży tej płyty przeznaczony jest na Fundusz Pomocy Dzieciom Niewidomym o Uzdolnieniach Muzycznych. Wydawca Międzynarodowa Federacja Jazzowa, oddział w Polsce i tutaj podany adres. I moi drodzy, co jest ciekawe, że Helikon, czyli klub płytowy Razem, połączył się z polskimi nagraniami, czyli było to wydanie wspólne. Na tym maxi singlu dwa utwory, Gwiazdkowe Dzieci i Gwiazda na Wietrze, w sumie cztery utwory, po dwie wersje, czyli wersja instrumentalna i wersja śpiewana, i wersja instrumentalna i wersja wokalna, bym powiedział. Proszę bardzo, 88 rok, maxi single grupy Lady Punk, klub płytowy Razem. Winylową epokową dyskografię Lady Punk zamyka płyta wydana w roku 1990 i było to bardzo dobre wejście zespołu Lady Punk w lata 90. Otóż w latach 90, w 90 roku konkretnie, firma ZPR Records
pod numerem ZLP010, czyli wytwórnia płytowa należąca do menadżera Krzysztofa Krawczyka, Andrzeja Kosmali, wydaje piąty i ostatni winylowy album Lady Punk, Zawsze tam, gdzie ty. Tutaj w przypadku tak jak jedynka, dopóki da czas, czy zawsze tam, gdzie ty, to absolutne klasyki oczywiście polskiego rocka do dzisiejszego dnia. I jeżeli chodzi o brzmienie, słuchajcie, to tylko z pierwszą płytą może się to równać, dlatego że jak na ZPR-y, to naprawdę ta płyta jest bardzo dobrze nagrana. W środku klasyczny label ZPR-u, 1990 rok. I na tym się kończy, moi drodzy, pełna winylowa dyskografia Lady Punk. Z tego, co kojarzę, to chyba, nie wiem, musiałbym popatrzeć po singlach, ale na pewno nie mam tego anglojęzycznego singla. No i na pewno, tak jak mówię, nie mam tej płyty Drop Everything, chociażby wydanej przez Klub Płytowy Razem, ale standardowo. No i brakuje drugiej części oczywiście dwóch takich, co Ukradli Księżyc, ale jeżeli chodzi o klasyczne płyty studyjne, wpisuję kolejna pełna winylowa dyskografia.